Jest godzina 8:40, no to w takim razie zapowiadana rozmowa z doktorem inżynierem doktor inżynier Jerzy Majcher jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Wnet. Ten pociąg nasz się spóźnił o całe 11 minut, więc mamy kilka minut na rozmowę na temat polskiej polityki energetycznej. Ogłoszono, że w końcu mamy plan tego, jak ma polska energia wyglądać do 2040 roku. I co pan inżynier o tym sądzi? Panie redaktorze, najważniejsze, że taki dokument jest. Pytanie, jak go zrealizować? To jest wyzwanie dla całej naszej społeczności. Tak jak przedmówca mówił, jestem obywatelem tego kraju i jestem zaniepokojony jako specjalista tym, co zostało zapisane. No ale trudno, pacta sunt servanda. Jeśli mamy zobowiązania, które przyjęliśmy na poziomie Unii Europejskiej i mówimy, że sprawiedliwa transformacja ma być, zeroemisyjny system energetyczny i dobra jakość powietrza, to rodzi się pytanie, jak to osiągnąć. Mianowicie piszą politycy, że to przez rozwój rynków energii. Ile tych rynków jest? No, towarowa giełda, mamy rynek mocy, rynek bilansujący i OTC, czyli rynek bilateralny. I powiem tak, z doświadczeń całego świata, mimo deklaracji, nigdzie w cywilizowanym świecie, gdzie wprowadzono liberalne zasady funkcjonowania rynków energetycznych, nie doprowadziło to do obniżenia cen, a wszędzie jest wzrost cen. Zatem pobożnym życzeniem z całą pewnością jest deklaracja o jak najniższym poziomie cen energii. Na pewno przy takim sposobie nie będzie obniżki cen, a zatem będzie to inflacja, będzie to wzrost kosztów życia i wzrost kosztów funkcjonowania przemysłu. Proszę pana redaktora, proszę zobaczyć. Mamy jednocześnie ogromną ingerencję naszego zachodniego sąsiada, mającego w nosie solidarność europejską, prawda, i jednocześnie próbujący ingerować w plan rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Absolutnie nie ma zgody na to. Jeśli 50% emisji CO2 w Polsce jest po stronie ciepłownictwa i mówi się, że to będzie gospodarka wodorowa, prawda, pompy ciepła, to w żaden sposób rozsądny inżynier dzisiaj nie powinien powiedzieć, że to jest dobra droga. To jest zła droga, a mamy inną alternatywę. Uważam, że trzy ministerstwa, Ministerstwo Klimatu, Minister Rolnictwa i Minister Rozwoju Regionalnego powinny razem opracować, panie redaktorze, plan, narodowy plan rozwoju krajowej biomasy wykorzystywanej w ciepłownictwie. Jeżeli 50% emisji ciepła CO2 mamy z ciepłownictwa i mamy potencjał ogromny w rolnictwie, w sektorze budowy naszych kotłów, której technologię mamy dobrze opanowaną, i oczywiście ciepło scentralizowane, nie tysiące małych kociołków w każdym domu, prawda, bo koszt tego społeczny jest za duży. Natomiast oczywiście ciepłownictwo scentralizowane, oparte na krajowej biomasie. Mamy 20 milionów ton krajowej biomasy i ją trzeba wykorzystać. A jest projekt, w jaki sposób ma ta nasza energetyka przechodzić do nowej rzeczywistości zero transmisji? Czy tam jest uwzględniona biomasa i ta siła biomasy, o której mówi pan inżynier? Panie redaktorze, właśnie jest coś niesłychanego. Mianowicie, jeżeli oczekujemy wzrostu zatrudnienia polskiego, a mówimy o nielimitowanym finansowaniu energetyki morskiej wiatrowej,
prawda? Kiedy mamy raporty, my w Polsce nie mamy doświadczeń z energetyki wiatrowej morskiej. Z lądowej mamy i musimy powiedzieć jasno, na wyprodukowanie wiatraka 2-megawatowego, panie redaktorze, potrzebne jest 500 ton węgla. Skąd go wziąć, jeżeli chcemy zamknąć produkcję węgla i paliw kopalnych? Również, proszę zobaczyć, eliminacja paliw kopalnych to również eliminacja gazu. Mówimy, że będziemy hubem gazowym. Jeżeli będzie na gaz nałożona restrykcja opodatkowania za emisję CO2 w paliwie, to będzie to ogromny koszt. I dzisiaj ci, którzy mają doświadczenia 30-letnie już z Morza Północnego, jasno mówią w raporcie profesora Hughesa, jest tak, że gdyby nie ogromne dotacje, jakie są w Wielkiej Brytanii i w Danii i w Niemczech, to dzisiaj, gdyby je cofnąć, te dotacje, a przecież one nie spadają z nieba, te dotacje są z budżetu wypracowywanych przez obywateli. W związku z tym, gdyby to cofnąć te dotacje, to jak się okazuje, ceny energii wzrosłyby nam i musiałby je pokrywać odbiorca 6-krotnie w stosunku do dzisiejszych cen rynkowych w Niemczech. Co to oznacza? To znaczy ogromne zubożenie, panie redaktorze, całego społeczeństwa. Czy idziemy tą drogą? Oczywiście nie. Rozwój energetyki jądrowej nie powinien być kreowany przez obywatelski ruch, tylko przez gremia rządowe. I nie można deklarować rozwoju energetyki jądrowej latami i nic nie robić. Natomiast w miejsce elektrowni konwencjonalnych, ponieważ istnieje infrastruktura sieciowa, której budowa jest szalenie trudna przy obecnej legislacji, trzeba budować źródła jądrowe, czyste, niezależnie od tego, czy to się Niemcom podoba, czy nie. Proszę zwrócić uwagę, Czesi budują kolejny blok w Dukowanach, ogłosiły jasno, bez technologii Rosatomu i bez technologii chińskich. Więc pozostaje przy 4 możliwych innych opcjach tylko 2 do wyboru, przy czym Czesi są w stanie zrobić sami 60% infrastruktury w elektrowni jądrowej sami. To samo Słowacy. Przestawili swoje systemy z byłych radzieckich na systemy paliwowe, takie jakie obowiązują w systemie zachodnim, i sobie z tym radzą. A u nas cały czas o tym mówimy i zniecierpliwieni już ludzie sami po prostu założyli obywatelski ruch związany z tym, żeby, panie redaktorze, budować elektrownie jądrowe szybko, sprawnie i zeroemisyjnie. I o tym, panie inżynierze, będzie okazja porozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę uprzejmie. Doktor inżynier Jerzy Majcher był gościem Poranka Wnet, a za chwilę połączenie ze Zgorzelcem.